Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo. Pani mówi nieestetycznie. Dlaczego pani... To co pani mówi nieestetycznie? Gotowy iść po władzę po trupach. Zakłamana. No dlatego, że tego nie mówi oficjalnie, udaje jedyna katolicka telewizja. Ostatnio panuje dosyć nerwowa atmosfera w parlamencie, dlatego postanowiliśmy ją nieco rozluźnić pozytywnymi klimatami króla reggae. Czy pani lubi tę muzykę? Bardzo lubię. A z czym się pani kojarzy muzyka reggae? Wie pan, no z plażą, z rytmem takim. Przesłanie wolności. Z muzyką, którą przyjemnie słuchać. No i coś, o czym lepiej nie mówić. U nas w ruchu Palikota wszyscy lubią tę reggae. Pan dobrze o tym wie. Bob Marley kiedyś powiedział, palenie zioła to wolność. Jeśli chcesz być wolny, pal zioło. Zgadza się pani z nim? Wie pan, nie wiem, co rozumie zioła. Ja piję pokrzywę i skrzyw. Sadzić, palić, zalegalizować, oczywiście. Artyści.